Audycja powstała we współpracy z Narodowym Centrum Kultury oraz Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mówimy, lubię mleko, mam samochód, ale nie lubię mleka, nie mam samochodu. Oto dlaczego w zdaniu bez negacji jest biernik, lubię kogo co mleko, mam kogo co samochód, a w zdaniu z przeczeniem dopełniacz, nie lubię kogo czego mleka, nie mam kogo czego samochodu, pytają pani Agata z Poczdamu i pan Paweł Żaczek z Wrocławia. Krótko na to pytanie można odpowiedzieć następująco. Dopełniacz poprzeczeniu jest po to, żeby negacja stała się wyrazista. Obecność dopełniacza uwydatnia negację. Kiedy słyszymy zdanie Nie mam domu, to na to, że jest to treść zaprzeczona, wskazuje nie tylko słówko nie, lecz także forma rzeczownika domu, czyli właśnie ten dopełniacz. Za sprawą tego dopełniacza czynność wyrażona przez czasownik jest jakby zanegowana całkowicie. Jakby odwraca się od obiektu. Dlatego to przeczenie dopełniaczowe było bardzo silne w Polszczyźnie od najdawniejszych czasów, występowało też w wielu językach słowiańskich, w niektórych z nich zanikło, a także obecne jest w językach bałtyckich, litewskim i łotewskim. Tę naszą skłonność do podkreślania negacji widać też w budowie zdań z takimi wyrazami jak nikt, nic, nigdy czy nigdzie. Posługujemy się, o czym wszyscy wiemy, a co dziwi wielu cudzoziemców, podwójnym przeczeniem. Mówimy Nikt nie przyszedł, czy nigdzie go nie ma. Inaczej niż Francuzi, Anglicy czy Niemcy, dodajemy nie do zdań z wyrazami, które już to nie zawierają, czyli nigdy czy nic. Tak bardzo lubimy podkreślać negacje.